Chodzę do mieszkania i zaraz usłyszycie niesamowitą historię. A poznamy pana Janusza, którego... Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Maciek. Dzień dobry. I cześć Patryk. Wydarzyło się to dosłownie 2 tygodnie temu. Złapałem kapcia w Konstancinie i wszystko już było pozamykane. A musiałem wrócić do domu, do Gdańska. Zadzwoniłem do pana Janusza i co pan powiedział? No już zamknięte, ale przyjedź, prawda? Tak. I nie znaliśmy się zupełnie. Tak mnie ujęła historia. Patryk mi zrobił kapcia. Pojechałem zapłacić do pana Janusza. Siedział Maciek i usłyszałem całą historię, co tu się wydarzyło. I dzisiaj jestem i 2 tygodnie minęły, mieszkanie jest zrobione. Prawdę mówię? Prawdę. Znaliśmy się tak wcześniej? Było. Nie znaliśmy się wcześniej. Poznaliśmy się, jak pan Arkadiusz przyjechał z kapciem wtedy. Właściwie zamknęliśmy warsztat, ale trzeba było pomóc. I wtedy się dopiero poznaliśmy. I od pana Arkadiusza się to wszystko... Cała ta historia. Martyna Kupczyk występuje ze mną w programie. Właśnie byłem odwiedzić Krzysia Kobylińskiego i tam prawdopodobnie złapałem kapcia. Przyjechałem, zdałem relację Martynie, mówię, rób, ratuj, jeżeli nasz nowy dom może pomóc, to będzie fantastycznie. No i to wszystko się udało. I udało się. Jeszcze raz. Bardzo panu dziękuję, panie Arkadiuszu. Dzięki. A jak się uda, to zapraszamy do Łowców Skarbów. I może zlicytujemy coś, żeby sfinansować czy dołożyć do tej protezy. Ja będę o to apelował w naszym programie Łowcy Skarbów. A taki cud się wydarzył, ja jestem przeszczęśliwy. Może się wydarzy drugi.